Twoja żona mówi? Nie wiem, czy ona oglądała. Nie rozmawiałam. Ostatnie dni nie gadamy z sobą, także nie wiem. Ciche dni macie. To są te krzesła, na których zasiadają zwycięzcy każdego odcinka programu Super Dzieciak. Jejciu, jaki słodki, jak się nazywa? Weedy. Nie powiem czemu. Naprawdę ciężki orzech do zgryzienia będą mieli nasi eksperci. Dzisiaj znajdujemy się w miejscu, które tego miejsca kompletnie nie przypomina. No właśnie, przyjrzyjcie się, gdzie to może być, co tutaj się nagrywa. Tutaj nagrywany jest Super Dzieciak i już za moment to studio, ta scena rozbłysną tysiącem świateł. Ale teraz trwają tutaj próby, każdy wykorzystuje wolną chwilę, żeby poćwiczyć, żeby oczarować jury. No i ja już widzę tam jedną fajną dziewczynkę, która coś niesamowitego wyprawia ze skakanką. Chodźmy zobaczyć, co się z nią dzieje. Cześć! Jak masz na imię? Oliwia. Oliwia, co ty robisz z tą skakanką? Będę robić układ. Będziesz robić układ, a możesz nam taki układ albo fragment tego układu zaprezentować? Tak. No to czekamy. Ciekawa jestem, skąd twojej mamie w głowie zrodził się taki pomysł. Twoja mama też trenowała gimnastykę artystyczną? Nie, ale za dużo żelków jadłam, to chyba zobaczyła, że się... Giętka jestem. Przeszkadzamy kolejnym uczestnikom w treningach, zobaczymy, co się dzieje na backstage'u. To chyba gdzieś tam, no backstage, jak sama nazwa wskazuje, powinien być gdzieś w okolicach sceny, no więc w okolice tej sceny się kierujemy. Nie, tędy chyba nie przejdę, słuchajcie, bo tutaj jest widownia, tutaj jak doskonale wiecie siedzi jury, a tutaj, panie operatorze, właśnie tutaj jest loża ekspertów i oni decydują, które dziecko przejdzie do kolejnego etapu. Oczywiście poza jurorami. Idziemy tędy może. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię odkrywać takie nowe miejsca, zwłaszcza które w tym momencie nie przypominają tego konkretnego miejsca, które znamy z telewizji. A idziemy w tym momencie na backstage. Słuchajcie, tutaj... Co tu jest? Panie operatorze. Tu nie ma nic. Chyba musimy iść z drugiej strony. O, tam ktoś idzie. O, tu jest orkiestra. Przepraszam panowie, gdzie tu jest backstage? A, backstage jest tam. Czyli tędy przejdziemy? No to chodźmy. Idziemy dalej. Backstage ma być gdzieś tam. Przynajmniej tak mnie pokierował pan. Ale uwaga. Czy ja słyszę jakąś harfę? Czy to ciebie ja słyszałam? Cześć, jak masz na imię? Marcelina. Marcelina, ile masz lat? 12. I co zaprezentujesz jurorom i widzom programu Super Dzieciak? Zagram utwór Davida Watkinsa pod tytułem Fire Dance. Fire Dance na tej oto harfie. Tak. Zagrasz nam coś fajnego? Tak. No to czekamy w takim razie. Marcelinko, to było po prostu wyśmienite. Powiedz mi, jakie masz na nazwisko? Dąbek. Marcelina Dąbek. Ja bym chciała, żeby państwo zapamiętali to nazwisko. Ja się, kochani, tak zasłuchałam, że zapomniałam, że my mamy znaleźć backstage, który przecież jest niezwykle istotny. Chodźmy przez scenę. Chyba w tym momencie będzie najłatwiej na ten backstage trafić. Uwaga, udało się. W końcu trafiliśmy na backstage. Tutaj mamy... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. Nie, to znaczy, że to nie są te krzesła. Te krzesła chyba są tam. To są te krzesła, na których zasiadają zwycięzcy każdego odcinka programu Super Dzieciak. Nie przeszkadzamy, bo jak sami widzicie, na backstage'u trwają już przygotowania. Jestem bardzo ciekawa, które z dzieci otrzymają to stypendium na rozwój talentu. Dowiemy się już 21 listopada. A teraz znajdujemy się oczywiście na scenie. Jak sami widzicie, tutaj jest taki krzyżyk, gdzie każde dziecko rozpoczyna swój występ. Zobaczmy, jak wygląda ten przycisk, którymi głosują nasi eksperci.
jeden z tych foteli, na których tutaj się znajduję. To jeden z foteli należących do naszych ekspertów, od których zależy, czy dane dziecko dostanie pół punktu, czy jeden punkt, czy żadnego punktu. Zapewne, jeżeli oglądacie program Super Dzieciak, to wiecie, że jak ktoś naciśnie pół punktu, to fotel robi się niebieski. Chyba się nie pomyliłam, tak? Niebieski. Jeden punkt to fotel robi się zielony, jeżeli nie naciśniemy ani przycisku A, ani przycisku B, to fotel pozostanie biały. Naprawdę ciężki orzech do zgryzienia będą mieli nasi eksperci. Moi drodzy, opuszczamy studio, opuszczamy scenę, a kierujemy się w stronę garderoby i charakteryzatorni. Tylko muszę najpierw te drzwi otworzyć. Okej. Okay. O, ja widzę, że tutaj już tłumy. Kochani, zgodnie z obietnicą przeszliśmy przez tłumy widzów, którzy zgromadzą się na widowni programu Super Dzieciak i przechodzimy do garderoby. Zobaczymy, co tam się dzieje. Czy jurorzy już się przygotowują? No chyba już powinni się przygotowywać, bo niebawem nagrywamy kolejny odcinek. Mamy iść podobno na pierwsze piętro. Idziemy, idziemy, idziemy. Nasza kamera pędzi. Operatorowi muszę przytrzymać drzwi. Przechodzimy. A, dasz radę sobie, tak? Zobaczcie, tutaj każdy ma swoją garderobę. Garderoba numer 2 Romy Gąsiorowskiej. Za chwilkę zajrzymy. O, i Łoza też ma swoją garderobę. Wojciech Łozo-Łozowski. Każdy z jurorów ma swoją garderobę, ale swoją garderobę mają też uczestnicy programu Super Dzieciak, czyli utalentowane dzieciaki. Czyli charakteryzatornia numer 1, styliści. I ja widzę, że już tutaj ostatnie poprawki trwają. Dzień dobry. Cześć, jak masz na imię? Nazywam się Marta. Marta, ty jesteś chyba jedną z tych trzech utalentowanych skrzypaczek, o ile się nie mylę. Tak, tak. Jestem z zespołu Appassionato, tria smyczkowego. Co tutaj za poprawki trwają? Coś za duża ta sukienka była? Tak, skracamy. Sukienka to jest... płaszcz, peleryna, płaszcz. Tak. Sama sobie stylizację tworzyłaś, czy tutaj pani, która jest stylistką? Myślę pół na pół, z pomocą mamy, z pomocą stylistki, wszystkie razem doszłyśmy do takiego końcowego efektu. Idziemy, 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 idziemy na drugie piętro. Szybko, szybko, bo już mało czasu mamy, bo za chwilkę rozpoczyna się kolejny odcinek. Dzień dobry. Widzę, że tutaj wszyscy uczestnicy programu Super Dzieciak się zebrali. Witajcie. Ile najmłodsza uczestniczka ma lat? 8. 8 lat masz. Dlaczego mieliśmy czekać, żebyś założyła tę żółtą bluzkę? Bo nie chciałam stroju, bo była trochę nie halo. A, była nie halo. A teraz jest halo. No. Jak masz na imię? Amelka. Amelka, jak masz na imię? Zuzia. Zuzia. Julia. Julia. Justyna. Justyna. Przemek. Przemek. Rosalia. Co fajnego zaprezentujecie dzisiaj? Ja będę tańczyć balet współczesny. Ja jestem rodziną, siostrą jej, więc nic nie będę. Będę tylko oglądać i kibicować. Ty będziesz kibicować, trzymać kciuki. Mhm, no. A jak to jest na scenie, jak jesteś? Powiedz mi, czy jest taki lekki stres? No, i lekki jest. Ale myślisz, że ty się bardziej denerwujesz, czy mama? Mama. A ty się denerwujesz? Nie, nie. A co zaprezentujesz? Breakdance. O, wow. Dziękuję wam bardzo. Tutaj, jeżeli ktoś chce jeszcze skorzystać z ostatnich poprawek, ma taką szansę, to jest pokój charakteryzacja i fryzjerzy uczestnicy, czyli przeznaczony dla uczestników naszego programu Super Dzieciak. Widzę, że jakaś fajna fryzura tutaj powstała. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię? Zuzia. Zuzia, powiedz mi, sama sobie zażyczyłaś tak oryginalną fryzurę, czy ktoś ci ją stworzył? Znaczy, stworzyły mi ją panie fryzjerki, za którą bardzo dziękuję, bo to są klimaty Króla Lwa, bo śpiewam dzisiaj piosenkę z Króla Lwa właśnie, Krąg Życia. Opuściliśmy charakteryzację i fryzjerów uczestników, w takim razie udajemy się do charakteryzacji jurorów programu i prowadzących. Zobaczymy, czy ktoś już jest gotowy. Widzę, że makijaż już jest, teraz fryzura powstaje. Może ten makijaż, ja się tak obudziłam dzisiaj. Za 2 godziny zaczynacie? Mhm, za 2 godziny zaczynacie. Jak się czujesz? Dobrze, no tylko, że te półfinały to bardzo ciężkie jednak odcinki, bo to jest, kurczę, wysoki strasznie poziom. Z dzieciakami już wszyscy zdążyliśmy się bardzo zżyć i z rodzinami. No i to jest takie bardzo przykre, kiedy odpadają, chociaż wszyscy wiemy, że to jest zabawa, że to wszyscy wygrywają i tak dalej, ale jednak dzieciaki się wzruszają, my się wzruszamy, no i to jest takie... Zdarzyło ci się parę razy, że się rozpłakałaś, że musiałaś się z kimś pożegnać? Pewnie, cały czas walczę z opinią swoją samą na swój własny temat, histeryczna pani prowadząca. Bardzo fajnie wyglądasz. Jaka stylizacja dzisiaj będzie? Będę w cekinach. W cekinach niebieskich. Wow.
Pojawiamy się w studio ponownie, tutaj trafiliśmy, bo sala się już zapełnia, zapełnia się także loża ekspertów. Moje krzesełko pali się w tym momencie na zielono, czyli to oznacza, że przyznałam punkt B. Jeden punkt przyznałam naszemu operatorowi. Jeżeli chciałabym mu przyznać na przykład pół punktu, to muszę nacisnąć przycisk A i krzesełko, tak jak mówiłam, zmieni się na niebieskie. 100 ekspertów, którzy już zasiadają na swoich eksperckich fotelach, wśród nich pedagodzy, muzycy, aktorzy, sportowcy. Zobaczmy, kto tutaj się znajduje. O! Cześć! Widzę, że aktor już zasiadł na swoim siedzeniu, czyli Krystian Kukułka. Witam cię serdecznie. Czy ja mogę tutaj gdzieś... Dzień dobry, mogę na sekundkę? Powiedz mi, na co zwracasz największą uwagę, jak naciskasz ten przycisk A lub B? Wiesz co, chyba najbardziej na tą stronę aktorską. Podoba mi się w uczestnikach taka otwartość, siła przebicia, jakaś taka charyzma. No to co, chyba czas na naszych jurorów, oni już powinni być gotowi. Jesteśmy pod garderobą Dariusza Michalczewskiego. Wchodzimy. Proszę. Dzień dobry. Super dzieciak, półfinał, 21 tutaj, października. Tak. Mamy kto pierwszy. Kolejności komentarz jury. Po tych dwóch czy trzech nagraniach już programu Super Dzieciak, jak ty się czujesz jako ten juror? Coraz lepiej jest, uważasz, czy cały czas jesteś sobą, czy zaczynasz na przykład kogoś grać, oglądasz siebie, jak wypadłeś na merze? Ja jestem za leniwy, żeby kogoś grać, to z lenistwa jestem sobą. Bo mi się po prostu nie chce nic dawać, to jest za dużo już by było. Tyle mam roboty, tyle mam zajęć, że jeszcze miał jeszcze innego siebie udawać, to bym się pogubił czasami. Nie zazdroszczę tym, co muszą udawać. A oglądasz siebie w telewizorze? Tak. Oglądam program jako program, jako całość. Siebie to raczej tak źle powiedziane. Przed lustrem za często nie stoję także. No ale uważasz, że dobrze wypadasz? Tak szczerze. Ciężko mi na swój temat co powiedzieć. Słucham krytyki moich najbliższych. I co twoja żona mówi? Nie wiem, czy ona oglądała. Nie rozmawiałam. Ostatnie dni nie gadamy z sobą, także nie wiem. Ciche dni macie. Nie żartuję. Ale akurat na ten temat Basia jest moim największym krytykiem, także i moi najbliżsi są moimi największymi krytykami, także tam dobrego słowa nie dostanę, chociaż mówią, wypadasz dobrze. Także to dobrze, to już jest bardzo dobrze dla mnie. Super dobrze. Ostatnie poprawki trwają, już kilka minut do kolejnego odcinka programu Super Dzieciak. Zobaczmy, co słychać u jurorów. Przygotowania do tego, żeby się pojawić w roli jurora, no to trwają w zasadzie od początku dnia. My tutaj siedzimy od 8 rano, dostajemy różnego rodzaju odprawy, tak to się fachowo nazywa. Szukam odpowiedniej stylizacji, odpowiedniego make-upu, odpowiedniej fryzury po to, żeby wszystko zgadzało się, miało spójną jedną myśl, a z drugiej strony, żeby było na tyle oryginalne, żeby Państwa po raz kolejny zaskoczyć pozytywnie. Cieszę się, jeśli się to udaje. Poznajcie Widiego. To jest jego debiut telewizyjny. Jejciu, jaki słodki. Jak się nazywa? Widi. Widi. Nie powiem czemu. Widi! Taki skoczny piesek widzę. Chodź, Widi. Chodź. O, przyniósł ci wodę. Sorry, Tomek. Przyniósł ci wodę. O, Widi, dziękuję. O, tak, to jest pies, który zawsze przynosi mi wodę. Słuchajcie, ale to jest niesamowite. Ty go trenowałeś, żeby ci przynosił wodę? To raczej chodzi o to, że on kocha butelki. Proszę. I idzie z nią dalej. I jest Kasia. Widzę, że już w tej cekinowej sukience. Tak, jestem już w cekinowej sukience. Prawda, że dużo lepiej? Słuchaj, no mnie się podobałaś i w tej jeansowej bluzce, i w tej cekinowej sukience. Zresztą kolor się nie zmienił, tamta bluzka też była w takim kolorze. Tak, bo to mój kolor po prostu ze względu na oczy. Jak sami Państwo widzicie, już za moment rozpocznie się program Super Dzieciak. Publiczność już jest, loża ekspertów także. Czekamy jeszcze na jurorów, dzieciaki na backstage'u. No i co, kochani, zapraszam Was do programu Super Dzieciak w sobotę o godzinie 20:00.